Zapraszam Cię na cytaty Grega Bradena, autora 5 bestsellerów New York Timesa. Naukowca, wizjonera i uczonego, który potrafi przemawiać do naszych umysłów, dotykając jednocześnie naszych serc. Aby stworzyć rzeczywistość, skup się, tak jakby już się wydarzyła. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest ze sobą połączone. Nie możemy dłużej myśleć w kategoriach nas i innych, jeśli chodzi o konsekwencje naszego sposobu życia. Dziś wszystko dotyczy my. Dzisiejsze odkrycia naukowe i technologiczne sprawiły, że w zasięgu człowieka znalazła się moc zachowania lub zniszczenia wszystkiego, co kochamy i co jest nam drogie. Po raz pierwszy w zapisanej historii przetrwanie całego gatunku ludzkiego zależy od wyborów jednego pokolenia. Być może to właśnie dostęp do tej mocy każe nam uznać, że jesteśmy częścią wszystkiego, co widzimy i wyrazem czegoś jeszcze większego. Czasami rozwiązania najgłębszych tajemnic życia znajdują się w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Z perspektywy czasu, kiedy odkrycia są już dokonane, a tajemnice rozwiązane, często stwierdza się, że w rzeczywistości najbardziej nieuchwytne odpowiedzi przez cały czas znajdowały się tuż obok, choć pozostawały niedostrzeżone. W takich przypadkach to, co oczywiste, wydaje się skrywać zgodnie z przysłowiem głoszącym, że drzewa zasłaniają las. Od czasu do czasu na naszej drodze pojawia się w najwłaściwszym momencie ktoś, kto mówi coś, co budzi nasze wspomnienia i uśpione możliwości. Koncept boskiej matrycy, jako uniwersalnie połączonego hologramu, obiecuje nam, iż jesteśmy ograniczeni jedynie naszymi wierzeniami i przekonaniami. Świat jest potężnym i często dosłownym lustrem, z którym nie zawsze łatwo jest się zmierzyć. Dopóki różnorodność naszych języków, religii, orientacji seksualnych, koloru skóry będą fałszywie przedstawiane jako wady, których należy się obawiać, ludzie będą zwracać się przeciwko innym ludziom, których życie i przekonania różnią się od ich własnych. Będą unikać, krytykować, atakować, a nawet próbować niszczyć tych, których ideałów i przekonań w sobie nie odnajdują. Każda zbrodnia ilustruje brak szacunku dla ludzkiego życia. Naszej przyszłości nie mogą przewidzieć ani proroctwa starożytne, ani współczesne. W każdej chwili udoskonalamy swoje wybory. Choć może się wydawać, że kroczymy jakąś ścieżką zmierzającą do określonego wyniku, może ona zmienić się w radykalny sposób i doprowadzić nas do innego, zupełnie nieoczekiwanego celu. Przepowiednie wskazują jedynie możliwości. Fizyk Richard Feynman, przez wielu uważany za jednego z największych innowatorów nowej myśli od czasu Alberta Einsteina, mówił właśnie o tym kluczu do proroctw, kiedy stwierdził: nie umiemy przewidzieć, co się wydarzy w określonych okolicznościach. Jedynym, co możemy przewidzieć, jest prawdopodobieństwo różnych zdarzeń. Jak sugerują starożytne tradycje duchowe, niewidzialne mury naszych najgłębszych przekonań i wierzeń mogą stać się naszym największym więzieniem. Jednocześnie przypominają nam także, że właśnie nasze przekonania mogą stać się największym źródłem wolności. Jakkolwiek mogą się różnić tradycje mądrości całego świata, wszystkie przynoszą nam tę samą konkluzję. Decyzja, czy być wolnym, czy być więźniem, należy do nas i tylko my możemy dokonać tego wyboru. W naukach buddyzmu Mahajany uważa się, że rzeczywistość może istnieć tylko tam, gdzie skupia się nasz umysł. Nasze poczucie własnej wartości, godności, pewności siebie, bezpieczeństwa i nasze samopoczucie wywodzą się bezpośrednio z naszego postrzegania siebie. Poczynając od osoby, której mówimy tak, kiedy dochodzi do wyboru życiowego partnera i tego, jak długo trwa nasz związek, gdy już go utworzymy, kończąc na wyborze pracy, której czujemy się godni wykonywania. Najważniejsze decyzje, jakie kiedykolwiek w życiu podejmujemy, opierają się na tym, w jaki sposób odpowiadamy na proste, ponadczasowe pytanie: kim jesteśmy?
sposób, w jaki odpowiadamy na pytanie, jak doszło do tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, przenika istotę każdej chwili naszego życia. Tworzy percepcyjne oczy, filtry, przez które widzimy innych ludzi, świat wokół nas, a co najważniejsze, samych siebie. Kiedy na przykład myślimy o sobie jako o oddzielonych od naszych ciał, podchodzimy do procesu uzdrawiania, czując się jak bezsilne ofiary zdarzeń, nad którymi nie mamy kontroli. Natomiast jest odwrotnie. Ostatnie odkrycia potwierdzają, że kiedy podchodzimy do życia, wiedząc, iż nasze ciała są zaprojektowane, aby dokonywać ciągłych napraw, odmładzać się i uzdrawiać, to ta zmiana perspektywy tworzy w naszych komórkach chemię, która odzwierciedla nasze przekonanie. Manifestacja zaczyna się od chęci zrobienia miejsca w naszych przekonaniach na coś, co rzekomo nie istnieje. Tworzymy to coś siłą świadomości i uważności. Starożytne tradycje duchowe przypominają nam, że w każdej chwili dnia dokonujemy wyborów, które albo potwierdzają, albo zaprzeczają naszemu życiu. W każdej sekundzie wybieramy odżywianie się w sposób, który wspiera lub uszczupla nasze życie. Oddychamy głęboko, afirmując życie, lub robimy płytkie oddechy, które zaprzeczają życiu, oraz myślimy i mówimy o innych ludziach w sposób honorujący lub hańbiący. Obserwacja jest aktem tworzenia, a ta świadomość dokonuje tworzenia. Przedmiot naszej uwagi staje się rzeczywistością naszego świata. Człowiek nie utkał sieci życia, jest w niej zaledwie nitką. Cokolwiek robi z siecią, robi to sobie. Chodzi o naszą moc skupiania świadomości, która jest wielką tajemnicą niektórych z naszych najstarszych i najcenniejszych tradycji. W partycypacyjnym wszechświecie, który stworzyliśmy, dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że trudno będzie mieć moc tworzenia? W naszych przekonaniach na temat tego, kim jesteśmy, co mamy, a czego nie mamy, co powinno, a czego nie powinno być, tchniemy życie zarówno w nasze największe radości, jak i najciemniejsze chwile. Wielkie życiowe wyzwania pojawiają się przed nami wtedy i tylko wtedy, gdy mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby przetrwać i wyleczyć się z tego doświadczenia. Jesteśmy twórcami, a nawet więcej, jesteśmy połączonymi twórcami. Siła wyobraźni jest istotą naszego istnienia. Zarówno nauka, jak i mistycyzm opisują siłę, która łączy wszystko razem i daje nam moc wpływania na zachowanie materii i samą rzeczywistość, po prostu poprzez sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat. Rozróżnienie między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyimaginowane, nie może być precyzyjnie utrzymane. Wszystkie istniejące rzeczy są wyimaginowane. Aby przezwyciężyć strach, który może być w naszym życiu dzisiaj, musimy najpierw opanować wzorce, które pozwalają mu istnieć. Poprzez boską matrycę uczestniczymy w ciągłych zmianach, które nadają sens życiu. Pytanie dotyczy teraz mniej tego, czy jesteśmy biernymi obserwatorami, a bardziej tego, jak możemy celowo tworzyć. Każdy z nas jest cały i kompletny sam w sobie. Niezależnie od tego, o czym pomyślisz, zamiast prosić, by zaistniało to w twoim życiu, poczuj się tak, jakby to już nastąpiło. Oddychaj głęboko i poczuj, że twoja modlitwa spełniła się w najdrobniejszym szczególe, pod każdym względem. Następnie poczuj wdzięczność za to, jakie jest twoje życie, po tym, jak modlitwa została spełniona. Tymi słowami Max Planck, ojciec teorii kwantowej, opisał uniwersalne pole energii, które łączy wszystko w stworzeniu, boską matrycę.
Boska Matryca jest naszym światem. Jest także wszystkim w naszym świecie. To my i wszystko, co kochamy, nienawidzimy, tworzymy i czego doświadczamy. W Boskiej Matrycy jesteśmy pojemnikiem, w którym istnieją wszystkie rzeczy, pomostem między kreacjami naszego wewnętrznego i zewnętrznego świata oraz lustrem, które pokazuje nam, co stworzyliśmy. Tutaj leży klucz do zrozumienia, co fizyka kwantowa naprawdę mówi nam o naszej mocy we wszechświecie. Nasz świat, nasze życie i nasze ciała istnieją tak, jak istnieją, ponieważ zostały wybrane ze świata kwantowych możliwości. Jeśli chcemy zmienić którąkolwiek z tych rzeczy, musimy najpierw zobaczyć je w nowy sposób, aby to zrobić. Wybieramy je z zupy wielu możliwości. Według Bohra i Heisenberga wszechświat istnieje jako nieskończona liczba nakładających się możliwości. Podstawowe elementy DNA, wodór, azot, tlen i węgiel przekładają się bezpośrednio na kluczowe litery alfabetu hebrajskiego i arabskiego. W tych językach nasz kod genetyczny zapisuje starożytne imię Boga. To samo imię żyje we wszystkich ludziach, niezależnie od ich przekonań, działań, stylu życia, religii czy dziedzictwa. Ten związek został opisany w świętych tekstach, takich jak hebrajski Sefer Yetzirah, co najmniej 1000 lat przed tym, zanim współczesna nauka zweryfikowała takie powiązania. W tym systemie nasz świat można uznać za cień lub projekcję wydarzeń, które mają miejsce w głębszej, ukrytej rzeczywistości. Codzienne czynności nie mogą być oddzielone od naszej duchowej ewolucji. To nasza duchowa ewolucja. Szansa na uwięzienie lub uwolnienie jest nasza i tylko my możemy dokonać wyboru. Pionierski antropolog Louis Leakey powiedział kiedyś: bez zrozumienia tego, kim jesteśmy, nie możemy naprawdę się rozwijać. Wielki suficki poeta Rumi, słowami, które są proste i pełne mocy, stwierdza: poza ideami czynienia zła i dobra jest pole. Spotkamy się tam. Era odkryć w nauce dobiega końca, otwierając epokę mistrzostwa. Dzisiaj jesteśmy u progu epokowego przejścia od bycia biernymi obserwatorami natury do bycia aktywnymi choreografami natury. Chociaż wszystkie możliwości istnieją w pewnym momencie, stan, który wymaga najmniejszej ilości energii, jest najbardziej stabilny i taki, którego doświadczamy jako naszej rzeczywistości. Jezus mówił: to, co masz, ocali cię, jeśli wydobędziesz to z siebie. Ostatecznie miłość, która żyje w każdym z nas, jest źródłem wszelkiego uzdrowienia, którego doświadczamy. Aby jednak poczuć naszą miłość, musimy być podatni na nasz ból. Kiedy fakty stają się jasne, nasze wybory stają się oczywiste. Starożytne przesłanie pochodzące z dnia naszych początków, to samo przesłanie, do dzisiaj pozostaje w każdym z nas, niezależnie od rasy, religii, kultury, stylu życia i przekonań. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał, korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Zobacz również cytaty Davida Hawkinsa lub Bruce'a Liptona,